Witam serdecznie, z tej strony Człowiek Warga. Wraz ze mną siedzi skromny chłopak, który oczarował miliony swoim niesamowitym głosem. Zdecydowanie ma nosa do muzyki, gdyż wie, co jest wartościowe, a co nie, i nie idzie na żadne kompromisy z wytwórniami. Z największą przyjemnością chciałem Państwu przedstawić Dawida Kwiatkowskiego. Podsiadło. Podsiadło, Dawid. Jezus Maria, przepraszam. Rzeczywiście, przepraszam, mój błąd. Źle mam zapisane, to jest zapowiedź do kogoś innego. Przepraszam, to jeszcze raz. Witam serdecznie, z tej strony Człowiek Warga. Wraz ze mną jest człowiek znany z tego, że wygrał program muzyczny. Dawid Podsiadło. Dzień dobry. Dawid, chciałem z tobą porozmawiać O moim nosie. Dlaczego? O moim wielkim nosie, że wygląda jak kutas. Nie, ja widziałem, co zrobiłeś z Martą Wierzbicką i ja siebie nie dam zmanipulować. Serio, bracie, uważaj, bo się poślizgniesz i... A to nie o to chodzi. Nie, naprawdę. No ale... Mów normalnie, stary. Ale Dawid, chciałem porozmawiać o twojej płycie. O płycie. Nie o płycie, że jest taki mały i że w ogóle... Nie, o płycie, o albumie. O albumie. Album, muzyka. Masz zespół, tak? Tak, ja robię muzykę. Tak, i chciałem o tym porozmawiać, żebyśmy o tym porozmawiali. Na pewno. No tak. Nie, serio, stary. Nie, to nie, no okej. Nie rozumiem. Ja myślę, dobrze, że dobrze, spokojnie. Zacznijmy po prostu od początku, wszystko będzie okej. Opowiedz o muzyce. Tak. Słyniesz z tego, że podchodzisz do muzyki bardzo nieklasycznie, czyli można usłyszeć twoje rzeczy w radiu, natomiast gdzieś tam ta muzyka jest trochę bardziej ambitna od takich zwykłych popowych piosenek. Powiedz mi, czy twoja kolejna produkcja również będzie taka? Mam nadzieję, że druga płyta solowa będzie jakimś krokiem dalej, a nie wstecz. Chociaż teraz zrobiliśmy płytę z Curly Heads, z zespołem, który założyłem w liceum, z Oskarem. I mam nadzieję, że ona będzie... Tak samo chujowa jak twój nos? Nie, stary. To jest kurwa... Jezu, żartowałem! Serio, żartowałem! Dawid, zostań, żartowałem, serio! To nie serio, są te rzeczy, ja... Nie, ale Dawid, przepraszam, no musiałem! Wiesz, no taka konwencja programu, przepraszam, serio! Właśnie nie wiem, no stary, bo... Znaczy nie, chciałem z tą serio normalnie porozmawiać o zespole. O Curly Heads. O zespole, tak? O zespole, o muzyce. Porozmawiamy o muzyce i o twoim zespole. Dawno. Co? Serio? Dawna twoja nazwa zespołu to było Dawid Podsiadło, teraz jest Curly Heads, tak? Dlaczego? Bo mamy, wiesz, kręcone włosy i... A właśnie, przepraszam, sorry, że ci przerwę jeszcze, zanim powiesz o zespole. Powiedz mi jedną rzecz, bo tak mnie zastanawia. Ty jesteś David Cross i powiedz mi, czy to nie jest troszeczkę taka hipokryzja, takie śmianie się z katolików i z tego wszystkiego? Czemu hipokryzja? No, Cross. Ale ja się nazywam David Ross. David Ross. No Cross, no Cross. Ross. Bez... Nie Cross. Ross. Ja mam tu napisane Cross. No to źle. Źle? Źle, no ja mówię... Czekaj. Wiem, jaki mam pseudonim. Wiesz. David Ross. Kurwa, rzeczywiście. Miłosz. Hmm? On naprawdę się nazywa Ross, nie Cross. Dlaczego mam tu wpisane Cross? Nie wiem. No kurwa, spaliliście mi dowcip. Miałem dowcip teraz. Miałem dowcip, że śmieję się z niego, że mówi, że Cross i że to wiadomo, że to śmieszne, bo Cross to Jezus ukrzyżowany na krzyżu i że to kto zrobił? Żydzi, Dawid Żydzi. Chciałem nawiązać do tego, że jest Żydem, no. No dobra, no to opowiadaj o tym zespole. Jak i tak nie mało, czym innym. No to Curly Heads, nagraliśmy teraz płytę i... Pracujemy nad tym, przygotowujemy jakby ten koncert dla Likes. Aha. Mówiłem ci, że tam gramy na salce. No, fajnie. I po prostu sobie stworzyliśmy dobry materiał. Co robisz? Co?
Bo ja ci opowiadam, stary, ważne rzeczy. Nie, nie, sprawdzałem coś, wiesz? Musiałem szybko zrobić. Chcę ci coś powiedzieć, stary, ale dowiedzieć. Sorry, ale to też ważne, sprawdzam, czy to nie jest zaraźliwe. Nie, okej. Okay. Ja naprawdę dziękuję za to, że mogłem tu przyjść, ale... Nie, poczekaj, ja jeszcze, jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Dawid, jeszcze jedna rzecz. Serio, Dawid, ostatnia rzecz. Serio, ostatnia rzecz, słuchaj. Ostatnia rzecz, okej? Okay? Ostatnia. Ostatnia rzecz, to jest dosyć ważne, to też ważne dla ciebie. Mamy sponsora i mamy takie zobowiązania, żebyś ty po prostu powiedział, że portal Quake to super fajny portal, więc jeżeli mógłbyś to powiedzieć do... Tamta kamera jest twoja, 3, 2, 1, dajesz! Stary, nie będę tego robił. W sensie, dlaczego? Ja nie po to przyszedłem. Ale to jest nasz sponsor. Ale to w dupie, w sensie, wiesz... A zachowujesz się jak Polak, nie jak Żyd? Dobra, skoro masz to w dupie, to i tak cię zdubbinguję w takim razie, proszę bardzo. Ty możesz mnie, stary, zdubbingować. Mogę. Portal Quake.pl to najlepszy portal świata. Uwielbiam go i wchodzę tam codziennie. Bardzo lubię też program z dupy. No po prostu... Po prostu najlepszy program. My też pozdrawiamy portal Quake. Dokładnie, wchodźcie na niego wszyscy. Ja też właśnie wychodzę i idę tam. Idę na ten portal Quake.pl. Na razie, widzimy się tam. Aha, jeszcze jedno, subskrybujcie z dupy! A my widzimy się w kolejnym odcinku.